Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale ŚwiatLinuxa, 15, 15 sierpnia była premiera, premiera Deepin'a 23, wyszedł sobie bardzo fajny, chiński albo pochodzący z Chin system i głównie przeznaczony właśnie dla tamtego rynku, pokażę go Wam dzisiaj na dwóch po pierwsze będzie to normalna, piękna stacjonarka, tak? Czyli Ryzen 3600 do kompletu z Nvidia 1070, a drugim sprzętem, na którym sobie zobaczycie, to jest ta Yoga, która z tyłu sobie leży: Yoga C13 Team Pack Lenovo z ekranem dotykowym, czyli trochę macanka będzie. Dobra, no to co? No, lecimy do filmu. Tak, na szybko jeszcze stronka internetowa. Gdyby ktoś nie wiedział czym jest Deepin, to zapraszam tutaj sobie poczytać, wyjaśnić i tak dalej, i tak dalej. Distro można porwać jak najbardziej bezpłatnie, całkowicie, więc spoko. Jeżeli chodzi o nowości, słuchajcie, przede wszystkim to co deweloperzy się tutaj chwalą, AI AI mamy tutaj zainstalowany tak zwany UOS system. Kurcze, Linuxowa odmiana Microsoft Copilot Plus. Jest to zainstalowane w systemie. Ewentualnie można dodać sobie tam parę innych aplikacji AI. Tylko sprawa jest taka, że on do działania wymaga połączenia z, jak to się tam nazywa, API, z API OpenAI, czyli z jakimś tam sztuczną inteligencją, jakimś tam powiedzmy modelem. Zobaczycie sobie zresztą w systemie, jak to mniej więcej wygląda, pokażę wam to. W każdym razie, żeby to działało, jak w ogóle uruchomiło się, to musicie mieć konto, no na przykład albo na tej chińskiej, która jest ze stronek, albo na OpenAI. Oczywiście nie jest to za darmo całkowicie, w sensie takim, że za Dostęp do tych lepszych czatów GPT i tak dalej, tak dalej trzeba płacić. Być może to się da podpiąć pod tego darmowego czata, nie wiem. No Ja próbowałem, ale mam już wykończony limit na moim koncie, więc nic z tego niestety nie będzie. Nie? Więc y, usług AI wam tutaj nie pokażę. Zresztą i tak to wszystko jest raczej chińskie znaczki i tak dalej, więc mógłby być duży problem. Chociaż teoretycznie działa język angielski. Y, teraz tak, nowości. Nowości jest naprawdę bardzo dużo w tym systemie. Z fajnych rzeczy mamy tutaj tak zwane atomowe aktualizacje. Co do tego nie jestem pewien, jak to jest zrobione. Bo raz, że deweloperzy tutaj teoretycznie piszą, że to jest oparte o jakiejś Austrii, er e tak? Technologię Austrii, do tego AB Root i tam jeszcze parę innych rzeczy. Co prawda ja nie mogłem tego sprawdzić w systemie, bo, bo nie widziałem tego. Robiąc powiedzmy aktualizację, która tam bardzo średnio idzie, dlatego że repozytoria są gdzieś w Chinach nic się nie działo, normalnie się po prostu system de facto zachowywał. Może to jest jakaś inna zasada tego, może, ja to źle zrobiłem, nie wiem. W każdym razie mamy tutaj teoretycznie atomowe aktualizacje. Kolejna rzecz, linie apps. Linii apps. Jest to teoretycznie taki format pakietów, coś ala Snap albo Flatpak. Można powiedzieć, że deweloperzy chcą to wprowadzić jako konkurencję za, dla Snap'a i dla Flatpaka. Dodatkowo jest to, jako że w cały cały Deepin 2.3 został opracowany nie tylko dla Intel'i normalnych x86, 64-bity i AMD, ale także dla ARM'ów została rozbudowana mocna obsługa ARM, czyli różnych tam malinek, również jest początkowa obsługa Apple M, M1, tak? Dodatkowo jest tutaj obsługa, jak to się nazywa ten chiński procesor, Lung AR64, tak. Oni też ten procesor tutaj obsługują. I dlatego też powstało to Linii Apps. Linii Apps ma umożliwić deweloperom, to jest głównie dla nich przeznaczone, żeby im łatwiej po prostu można było uruchamiać albo portować aplikacje pomiędzy tymi różnymi architekturami, tak, procesorów. W ten sposób jest to mniej więcej określone ja postaram się zrobić film o linii apps za jakiś czas, bo bardzo ciekawie to wygląda, z tym, że no, jest problem olbrzymi z tłumaczeniem z chińskiego na polski tak, i trochę mi zajmie ogarnięcie tego wszystkiego, ale postaram się to kiedyś przedstawić, bo no, myślę, że bardzo fajnie to wygląda jeżeli chodzi o sam desktop polecam poczytać, bo zmian jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tych feature'ów tutaj jest naprawdę full, jest kupę rzeczy poprawionych w stosunku do poprzednich rzeczy więc, więc ten, jeżeli ktoś jest obeznany, ktoś używa dpn to myślę, że będzie sobie spokojnie może sobie tą stronkę tutaj przeglądać i temat ogarnąć. Jeżeli chodzi o AI, to tutaj, tak jak powiedziałem, deweloperzy idą mocno w tą stronę, tak? Wiadomo, że pół świata jest w ogóle zajarane, AI i tak dalej. Zwykli ludzie mają już tego dość, już mimo że tego jeszcze nie, 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 nie weszło to wszystko dokładnie do. Do normalnego naszego życia, można powiedzieć, nie? No ale jednak firmy na to prą. No i tutaj Deepin też idzie w tą stronę, czyli systemy AI, oparte na AI, wspomaganie tych nowych procesorów. Intel'owskich z NPU, które mają być, nie wiem, czy to w 15. generacji chyba, tak? Czy 16, coś takiego. W każdym razie, mocno to, bym powiedział, opisują i mocno idą w tą stronę. Stworzono dużo, oni stworzyli dużo programów, które są oparte na AI, mają wspomaganie AI. Czy chodzi o jakieś frameworky ID, Deepin ID na przykład, to jest pierwsza rzecz. Dodatkowo jakieś programy do ogarnięcia grafiki, tudzież mail, program mailowy, który tam jest, także może być wspomagany przez AI. To postaram się później wam troszeczkę w miarę opowiedzieć, chociaż tak jak mówię, nie, nie pokażę, bo, bo nie jestem w stanie tego uruchomić po prostu. Nie? Dodatkowo mamy tutaj fajny, fajny wpis z dewelopera z Deepina, bo on jest przed bodarze 9 godzin. Też możecie sobie poczytać tutaj u niego, jak on to jak to widzi, jak on to prezentuje, powiem to w ten sposób, tak. Dobra, staczy, aha, przy okazji, jak ktoś ma zajawkę, jest kanał Deepina na YouTubie, możecie sobie go zasubskrybować. Trochę filmików tutaj jest wyjaśniających, są po angielsku głównie, tak, więc, więc ten, no, sporo jest jednak wykładów po chińsku, no to już będzie mały problem, ale myślę, że ktoś będzie chciał to sobie temat... Ogarnie. Dobra, lecimy na Żeby sprzęt. Najpierw. A, jeszcze instalkę wam pokażę, bo też wygląda fajnie. Dobra, Żeby sprzęt, najpierw desktop, a potem będziemy sobie na tego ćwiczyć jogę. Zaczynamy od gruba, czyli jak sobie już rzucicie to ISO na, nie, na pendrive albo zewnętrzny dysk SSD, go uruchomicie i to tak wam się tutaj pojawi. Coś ciekawych rzeczy jest, słuchajcie, mamy live. Mamy tryb live, czyli nie musicie go instalować na dysku twardym tylko jest możliwość uruchomienia bezpośrednio, ja na przykład uruchamiam z Bentoya, tak? Poza tym instalacja jest możliwa z dwoma kernelami, czyli 6.6 to jest LTS tak zwany długoterminowy albo tak zwany toczący się 6.9, czyli jeżeli macie nowy sprzęt, w miarę nowy sprzęt, no to polecam dziewiątkę, tak, żeby on został powiedzmy rozpoznany, wykorzystany i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, gdyby się coś działo złego, nie chciałoby się uruchomić, to możemy tryby awaryjne sobie tutaj odpalić. Ewentualnie jeszcze dodatkowo sprawdzenie tutaj całego, całego ISF, czy jest poprawne, nie? Ja wezmę tutaj 69, no i widzimy się w instalatorze. Jak nam się załaduje instalator, nie bójcie się, że to chińskie znaczki, wystarczy sobie tutaj poszukać języka polskiego. Przewijamy w dół po prostu i to jest de facto wszystko pięknie. Czytaliśmy umowę? Tak jak zawsze, Czyta, zawsze czytamy umowę, nie? Teraz tak, jeżeli chodzi o metody instalacji, teoretycznie jest możliwość instalacji koło Windows albo koło innego systemu Linux, na przykład tak zwany Dual Boot, czyli dajemy sobie niestandardowe i tu możemy się ładnie pobawić. Mi tutaj Deepin stoi, dlatego tutaj te partycje są trochę porozwalane, ale widać na jaki to jest de facto w zasadzie, wybieramy sobie partycje i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to się jest bardziej zaawansowany, można sobie ręcznie tutaj ustawiać partycje, zrobić, powiązać wszystkie partycje, itd. Można też utworzyć tzw. a Deweloperzy zalecają tutaj minimum 32, najlepiej 64 GB powierzchni dyskowej, dlaczego aż tyle, szczerze mówiąc, nie mam dzielonego pojęcia, bo system po instalacji zajmuje dyszkę. Być może chodzi tutaj o, o tą właśnie replikację, tak, czyli to AB-Root, tak, i te jakieś tam backupy, autom znaczy te aktualizacje atomowe i tego rodzaju rzeczy. Pewnie to od bardzo, bardzo dużo miejsca może zająć. Dlatego jest to tak zrobione, nie? No to wybieramy sobie cały dysk, na przykład, nie wiem, ja postawię to, załóżmy, na, zacznę stawiać na drugim tem. No i co? Dane użytkownika, ponieważ ja tu miałem jakiś system zainstalowany, no to mogę zachować te dane. Ja tego robić akurat nie chcę. nie? No i tutaj dajemy sobie rozpocznie instalację przy okazji właśnie, jeżeli macie Nvidia, macie laptopa hybrydowego z Nvidia, no to polecam zainstalować sterowniki zastrzeżone Nvidia, bo to będzie działać po prostu de facto najlepiej. Nie? Dobra, ja to postawię jeszcze raz użyj bez RPM-a bez na Kingstonie tutaj możemy wybrać sobie, przydzielić partycję, tak? Ile co ma zajmować? Czyli przestrzeń systemowa, ile tam ma być? Ja dam, nie wiem, 50 GB dam, tak? 170 zostaje to, sobie możemy też ładnie temat po prostu wybierać, To jest samy dysk. dobra, dajemy tak, dajemy tak. Następna kopia zapasowa. Nie, no nie jest potrzebna do niczego raczej. Zainstaluj sterowniki NVIDIA, rozpocznij. No i co? Czekamy ładny Instalator sobie tutaj. Instalacja trwa około 5 do 10 minut. Zależy też, jaki to sprzęt jest. No i widzimy się po. Jak widać postawiło się normalnie, bez problemu, uruchom ponownie i widzimy się przy pierwszej konfiguracji. Pierwsze uruchomienie robimy hasło, i, i, znaczy robimy tutaj użytkownika. Od razu mówię, że m, wymagane są więcej niż dwie, dwie, dba, dwie litery albo cyfry, tak? Widzicie? Pier, pierwszy raz się z taką akcją spotykam, no ale dobra, może być, ja mogę tak albo tak. Hasło obojętnie jakie krótkie również jest tu przyjmowane. Raz, tak, następna. Tam możemy sobie jeszcze awatar użytkownika zmienić. Wygląda to zupełnie jak Windows, nie? Ci co używają albo instalują Windowsa, to tak zaczynają kojarzyć, że zajmie to kilka minut. To widzimy się, jak przejdzie taki kilka minut. Mamy pierwsze logowanie. Możemy, mamy tutaj informacje: połączenie przewodowe, klawiaturę ekranu możemy sobie włączyć albo wyłączyć. Albo tak jest. Nie ma wyboru sesji. Tu jest tylko x11, jak dobrze kojarzę. Jak się zalogujemy, to mamy taką planszę. Możemy puścić sobie wideo. Ja tego nie będę robił. Dajemy dalej. i Wybieramy. Możemy wybrać sobie tutaj rozkład. Czyli takiej bardziej winda, tak? Winda 10 albo winda 11. Bo wiadomo, Deepin mocno zaczął kopiować teraz Windowsa. Znaczy jeszcze bardziej niż przedtem doprowadzać go po prostu, znaczy doprowadzać. No to ma być kurczę dla ichnych użytkowników bliższe Windowsowi, po prostu tak to jest tutaj zrobione, nie? Dajmy sobie tak, dokładnie tak. Efektowny czy zwykły, czy ma mało, mało wydajnego kompa, no to tryb normalny polecam, a jeżeli Tegas macie no, no, troszeczkę mocniejszy, to można sobie włączyć tego typu rzeczy. I wybór motywów. Motywów jest to troszeczkę, na które są bardzo ładnie to wygląda, można powiedzieć w ten sposób. Makaron, to jest jakiś vintage. Tutaj któryś mi przypominał, chyba ten. Któryś mi tutaj mocno przypominał tego, nie wiem czy nie, flow, flow nie. Yy, przypominał mi tego Zorina, ale nie wiem, coś mi, co, gdzieś, gdzieś to tu widziałem, tak szczerze mówiąc. Lazy Coros, flow. A nie będzie makaron. To jest taki makaron. Fajna nazwa w sumie. Dobra. Tak to się prezentuje na dzień dobry. Czyli tutaj mamy do wyboru keyboarda, tak? Czyli schowek w formie graficznej. Co jest, to jest ciekawe w formie graficznej. I pokazuje nam tutaj tekst. I ewentualnie, że skopiujemy sobie obrazki do schowka, to ten obrazek nam się tutaj pokaże. To jest dość fajna rzecz. Tutaj mamy Grand Search, czyli wyszukiwanie, tak? Wyszukiwanie na przykład, dajmy sobie... Nie wiem co. No heroik, tak? Heroik. I teoretycznie on tutaj nie wyszukuje nam nic w systemie. Znaczy, podobno powinien coś wyszukać w systemie. Zobaczymy obrazy. Obrazy. Z tym, że to jest pusty system, więc niewiele rzeczy tutaj jest. O, jak widzicie, wyszukuje rzeczy w systemie też. Jeżeli macie jakieś tutaj pliki, będziecie mieli i tak dalej, i tak dalej. Będzie można sobie to ładnie tutaj wyszukać. Teoretycznie tutaj działa sztuczna inteligencja. Po zainstalowaniu oczywiście odpowiednich rzeczy do tego. Więc możemy sobie to w ten sposób tutaj ogarnąć. To jest Grand Search. Przełączanie pulpitów, workspace'ów. jak najbardziej tutaj jest. Wezmę się trochę bardziej na środek, dlatego, że tu się może taki paseczek pojawić, ładny. Tutaj mamy tak, ładnie zrobiony całkiem kalendarz. Mamy skrót do kalendarza, także lecimy. Tutaj mamy Quick Actions, szybkie akcje, dostęp do sieci bezprzewodowej albo do włączenia Bluetooth i tego rodzaju rzeczy. Trochę polskiej polskie nazwy z obcina, nie? Ale to jest, myślę, do przeżycia. Komfort dla oczu, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to robi, bo to tutaj teoretycznie nic film nie robi. Ale, ale, zobaczmy sobie jasny tryb. No wygląda teraz prawie jak Zorin. nie? Ciemny albo automatycznie, dajmy sobie automat. To jest chyba to samo, co tamto Grand Search. Kolejna rzecz, tryb nocny. Jeżeli ktoś chce, można sobie tutaj przyłączyć. Zrzut ekranu, jeżeli trzeba zrobić puch, dziękuję. Można sobie ten. Lec. Fajne rzeczy pod ręką. Po prostu to jest naprawdę rzecz ok. Nagrywanie, nagrywanie ekranu również jest tutaj jak najbardziej możliwe. Tutaj mamy co? Members to jest chyba ten. A to jest monitor systemu, sorry, nie members, tylko monitor systemu. I dodatkowo, jak ben, przyjdziemy sobie na jogę na tą C13, to dodatkowe funkcje nam się tu pojawią. Zobaczycie sobie. Ściemna nie, jak widać, jak najbardziej działa. Dźwięk również pracuje bez najmniejszych problemów. To jest fajne. Klikamy sobie tutaj prawym, ustawienia dźwięku i od razu włącza nam się takie menu do ustawienia dźwiękowego. Tak? Ja tutaj mam dwie karty dźwiękowe, zawsze to powtarzam co jakiś czas. Obydwie są wykrywane, działa, również, działa dźwięk także po HDMI przez NVIDIA. Standardowo, o dziwo, jest tutaj puls audio wrzucone, ale można przełączyć jednym kliknięciem na pay player. również to działa, bo sprawdzałem więc naprawdę jest całkiem, całkiem spoko. To sobie omówimy za chwileczkę. Oczywiście połączenia sieciowe i tak dalej, i tak dalej, możemy sobie tutaj to ogarnąć. Fajnie to jest zrobione, ładnie niż takie standardowe NetPod Manager, który jest trochę bardzo odskulowy. Bardzo Wygląda no tak średnio na jeża, natomiast tutaj jest to naprawdę dużo bardziej przyjemnie. Wiem, że to są takie pierdoły, ale mimo wszystko robi to jednak mm, wizualnie fajną robotę. UOS AI, to jest właśnie to to jest właśnie sztuczne tej w systemie. Ja tego nie mogę odpalić, bo niestety nie mam. Znaczy, mam konto na OpenNI. No zobaczycie o co tutaj chodzi. No, o konto klikamy sobie tak, tak, dokładnie tak. I dopóki się nie zalogujecie, to działać nie będzie, nie będzie więc nie bójcie się o swoje dane, nie? No, i tutaj trzeba się połączyć z tak zwanym modelem. Problem jest taki, że no niestety wszystko jest po chińskiemu. Każde jedno to nie próbowałem nawet, bo to przynosi na stronę ze znaczkami, to to jest masakra. Próbowałem tak. to podłączyć moje konto na OpenAI, bo mam tam do chat GPT. Klucz podawałem i tak dalej, model tak, że wszystko jest fajnie, pięknie. Niestety ja nie mam środków już na tym koncie. Zero, jest wszystko wykorzystane. Musiałbym nowe konto na nowe maila zakładać, bo w ogóle kombinacje alpejskie całkowicie, więc opuściłem sobie całkowicie, nie? Ale jak ktoś ma aktywne, płatne konto, to ten być... Ja próbowałem GPT i Chat GPT 3,5 tutaj odpalić, nie? Jak ktoś ma dostęp do innego ewentualnie tego LLVM czy LMM, nie wiem jak to się nazywa, no, do wszystkich tych modeli językowych, to można to teoretycznie ogarnąć. Mamy tutaj Deep In System Asystanta, to są trzy rzeczy podłączone. No, ale, ale wszystko, wszystko jest niestety jedna rzecz. Trzeba się po prostu tutaj podłączyć. No nie da się tego. Ogólnie to całe UOS AI, po dodaniu jeszcze paru pluginów ze sklepu. Teoretycznie możecie zachowywać podobnie jak Microsoft Copilot Plus, czyli skanować wam zdjęcia, dokumenty bez robienia screenshotów z tego co wiem, więc spoko. Yy, ale może Wam na przykład czytać zdjęcia, zrozum może, może zrozumieć te zdjęcia i możecie, możecie je wyszukiwać yy, w jakiś tam swój sposób, nie? Jasne, że jest możliwość pewnie wywalenia tego tego ja, a je, je, aby ktoś miał taką de facto ochotę. Taka opcja prawdopodobnie jest. Przechodząc sobie dalej, wiadomo, to tem, to można sobie dostosować teoretycznie. Undock, dodawać do doka i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc spoko, tu są rzeczy, rzeczy całkiem przyjemne. Menu. Menu wygląda w tej chwili w ten sposób. Jest możliwość sortowania po kategoriach, swobodnie, albo według ten. Co jest fajnego, że możemy sobie to przekładać. Popatrzcie się na to. Bardzo fajna funkcjonalność. Możemy sobie to poukładać tak, jak chcemy i nic nam tego, nasza piękna, znaczy nie nasza, tylko korporacja pewna nam tego nie zmieni tutaj, tak więc, więc jest spoko. Mamy tutaj teoretycznie tak zwaną kooperację, czyli szerowanie sobie między dwoma komputerami danych rzeczy. Ja tego nie robiłem jeszcze, ale spróbuję i uda mi się to zrobić Usage instrukcje może się dodaje jakiś sposób tutaj help manual. Szczerze, nie odpalałem tego jeszcze. Ale jako, że mam dwa kompy tutaj z, z czymś takim, to może to spróbuję za chwilę odpalić. Włączyłem tego laptopa. Zobaczymy, czy da się tutaj w ogóle połączyć w jakiś tam sposób. Tylko nie wiem, czy on nie widzi samego siebie. Nie, tutaj jest możliwość przesyłania dokumentów chyba. Nie wiem, prześlijmy sobie katalog filmy na przykład, bo tak. Jeżeli o to tutaj chodzi, nie? Dajmy sobie tak. I coś. Tak, pojawia mi się na, tutaj na laptopie, wy tego nie widzicie niestety, ale pojawia mi się możliwość akcept. Plik został przesłany i zosta, zostało to przesłane jak najbardziej na laptopa. Fajna sprawa. Ciekawe, jakie tu są jeszcze możliwości. Download... Na Windows, oh, słuchajcie, możecie ściągnąć sobie, jeżeli macie kompas z Windowsem. Jest możliwość ściągnięcia na Windowsa na przykład tego, takiej aplikacji i, i używania sobie szerowania, tak? Czy tutaj clipboardów, znaczy schowka, czy innych plików, na przykład z, z Windowsem normalnym. Fajna sprawa. Tak sobie to przeglądaj, można udostępniać pliki, można udostępniać klawiaturę i myszkę, ale chyba nie ekran. No i, i schowek, nie? Czyli można kopiować znaczy sobie jedno, jeden jakiś dokument skopiować go na kompa po prostu. Fajna sprawa, ale jeżeli chodzi o samoprogramowanie, to jest tego bardzo, bardzo dużo. To jest w większości autorskie programy tych deweloperów. Czy chodzi o filmy, czy chodzi o jakieś tam, nie wiem, kamery, manager replików i tak dalej, to wszystko jest zrobione przez nich napisane, nie? program do rysowania, no taki prosty programik. ja widzicie naprawdę bardzo fajnie nam się tutaj szybko to działa, nie? nie dość, że ten pulpit jest ładny, fajna jest ta przejrzystość. to do kompletu działa to naprawdę bardzo, bardzo szybko. Teraz tak, Device Manager sobie zobaczymy i przy okazji odpalimy sobie tutaj od razu gdzie jest monitor systemu. A, no, mogę sobie tam w rogu posiedzieć, nie będę już raczej nic zasłaniał. System monitor, kurde, jak ja bym chciał taki system monitor mieć w XFC, żeby to trochę lepiej wyglądało niż, niż coś co jest przed, nie wiem, 40 laty czy ileś, nie? Naprawdę tu, tu... W plaźmie też ten monitor, w plaźmie, który jest KDE Plazma, to to jest jakiś koszmar autentycznie. Nie wiem, zupełnie im to nie wyszło. A tutaj to jest zrobione, bym powiedział, perfekcyjnie. Klikamy sobie tutaj, możemy ogarnąć sobie ten, co chcemy mieć do wyboru. Ewentualnie szczegóły tutaj na procesor jest podzielone, nie na, na wątki. Jest naprawdę bomba, ładne przejrzyste, i dużo ciekawych informacji. Popatrzcie się tutaj. Ogólnie nie ogólnie powiem tak, że. Nigdy mi się ten system nie zawiesił jako taki, że crash, nie wiem, cokolwiek innego. Nic takiego miejsca tutaj nie miało. Nawet Dla ludzi, którzy przychodzą z innych systemów, to takie ogarnięcie tego, a nie grzebanie w konsoli, jest dużo bardziej takie normalne, przyjemniejsze, nie? Czyli sterowniki są zbackupowane do tego, pięknie. Można przewracać sterowniki, gdyby była taka potrzeba, że zainstalujecie nowy, to da się zainstalować pewnie starsze, fajnie jest zrobione, fajna sprawa, podoba mi się, to, to jest naprawdę fajnie tutaj temat bym powiedział ogarnięty po prostu. Mieszka, klawiatura, monitor, pełne informacje jak najbardziej tutaj są, zachowuje się jak, na, jak widać naprawdę bardzo, bardzo rzecz poprawnie. Nie? Aplikacje, sklep aplikacji też wygląda ciekawie, jednakże no podstawowa rzecz, Kurczak, chcecie się zalogować to po chińskiemu raczej, chyba tak. Teoretycznie tu jest wybór jakiś tam. Y, tutaj ich chmura chyba jest. Nie wiem, na no, numer telefonu, ale też widać, że jest plus 86. No, w każdym razie no, to już dotyczy raczej użytkowników y, wschodu, tak? Dalekiego, dalekiego, bardzo wschodu PSA. Zainstalujmy sobie tutaj WPS-a. No, okej. Okay. Y, tu jest jeszcze sprawa taka, że mamy y, AI. Nie pamiętam właśnie jak wyszukiwać tych aplikacji wszystkich. UOS AI. O, wiem, że, wiem, że ma tutaj aktualizację, ale ona tak, tak średnio na jeża idzie. W ogóle jest problem, jeżeli chodzi o repozytoria, nie? Yy, dlatego chatbot tutaj jest, dlatego że wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo daleko od nas, nie? Yy, No i te wszystkie AI pluginy, które mają nam ulepszeć sprawy, jakoś głosowo możemy sobie dodawać. No to to niestety... Strasznie, strasznie długo nam się chyba instaluje z tego co kojarzę. Teraz tak, to mamy oczywiście pełne pupić z ikonkami. Możemy go sobie fajnie, ładnie tutaj dostosować, Ja w ogóle centrum nie pokazałem chyba tego, centrum sterowania. Ono wygląda w ten sposób. Jest naprawdę fajnie przejrzyście. Motywy oczywiście wiadomo, że można sobie tutaj zmieniać. No i ustawienia. Ustawienia normalnie dużo jest co poustawiać. Nie musimy praktycznie tutaj konsoli dotykać. Wiadomo, że a coś padnie to może będziemy musieli, nie? Natomiast do takiego normalnego użytkowania jak najbardziej widać sobie tutaj można temat ogarnąć. Ciszanie i tak dalej, wszystko ładnie tutaj działa. Programy domyślne możemy sobie poustawiać, więc tutaj jest jak najbardziej spoko. Personalizacja jak widać, pulpit, dok możemy sobie ustawić gdzie tam chcemy, czy lewo, prawo i tak dalej. Wtyczki. Słuchajcie, te wszystkie rzeczy tutaj to są wtyczki, tak? Czy komuś na przykład nie pasuje to AI, tak? No to można po prostu to wyłączyć, dziękuję. Ja potrzebujecie coś innego, nie wiem, zrzut ekranu albo notyfikacje, to dodajemy to w ten sposób. Naprawdę bardzo rzecz e, przyjemnie zrobiona. Efekty, takie tam magiczne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, nie? Plany zasilania też jak najbardziej tutaj są dostępne, zrównoważone i tak dalej. Zrównoważone znaczy, że wszystko dzieje się automatycznie. Zresztą zobaczycie sobie za chwilę na tym laptopie, jak to nam tutaj wygląda. Nie? Jest problem, jeżeli chodzi o instalację oprogramowania. Nie wiem, czy tutaj wszedł mi kurczę ten, no tu się jakiś update czegoś tam pojawił, no, no to, jest, to jest właśnie to. Pytanie, czy mi się zainstalował ten Shotcut w końcu, czy nie? Bo zobaczyłem taką jedną rzecz, że strasznie długo to idzie, czasami nie chce w ogóle dojść, nie. No, no właśnie, wisi. Po prostu wiszą, wiszą repozytoria. Dlatego, że repozytoriów, no tak, no niestety, to jest olbrzymi problem, bo repozytoria są na dalekim wschodzie, na bardzo, bardzo dalekim wschodzie, nie. A co to oznacza? Transfery są masakrystyczne. Teraz kolejna rzecz, jako że tu są jakieś podobno technologie backupowe, ten ostry zastosowany i dalej, no, no i mamy właśnie kolejną, kolejną rzecz, że niby sklep nam teraz jeszcze tu instaluje w tle coś. Tutaj trzeba znowu kasować kurczę nie, ja nie chcę mi się teraz szukać tego tej informacji. To trzeba odbierać, albo czy komendy wydać, żeby skilować ten sklep po prostu i dopiero to rusza. Niestety problem jest taki, że dojdzie cholernie, cholernie wolno, tak. Więc może być problem ze wszystkim, jeżeli chodzi o instalację programów i tak dalej, tak dalej. Dlatego mówię, że jest to system ciekawoska bardziej dla nas, nie. Jasne, możecie postawić sobie ten pulpit. Nie wiem, na Ubuntu, na Debianie, na Archu, gdziekolwiek tam cokolwiek gdziekolwiek jest dostępne w repozytoriach. Więc możecie korzystać z wyglądu tego zachowania i tak dalej. Bez przymusu użycia takich repozytoriów właśnie tych, no, gdzieś tam w Chinach dalej. Gdyby nie te repozytoria, gdyby repozytoria były bliżej, nie wiem, w Europie, albo nie wiem, nie wiem, w Rosji, albo gdziekolwiek indziej, to spoko. Ale że są tak daleko tam po prostu, no to to jest rzecz koszmarna, niestety rzecz koszmarna. A pulpit bardzo fajny dla ludzi, którzy narzekają albo chcieliby powiedzmy przez z jedenastki, ale boją się wyglądu Linuxa, bo Gnome jest coś tam, plazma jest jeszcze gorsza, a XFC wygląda jak 50 lat temu. To właśnie Deepin byłby myślę, idealną rzeczą. Oraz, słuchajcie, lecimy na laptopa, lecimy na laptopa. Witam na Jodze, uprawiamy Jogę, tak? Macie informację o systemie Ryzen 535C z Vega Mo Mobile. No i cała reszta. Tu jest akurat LT zastosowany Kernelik, tak tam wygląda. Pierwsze info jest takie, które tutaj spotkałem. Mianowicie, ja wam zawsze puszczam obraz przez HDMI, tak? Jeżeli ja sobie tutaj podłączyłem przez HDMI normalnie obraz, przez HDMI, tak, i do grabera i tak dalej, i tak dalej, to rzecz dziwna się dzieje, mianowicie jak odpalę tutaj Control Center, obraz zaczyna na graberze migać, po prostu się włącza i wyłącza graber cały czas w kółko, tak aby nie wiem co się działo. HDMI jest na pewno sprawne, bo testowałem wczoraj... Przedczoraj zresztą macie kilkanaście filmów. Kilka już filmów na tym laptopie i wszystko było ok. Na tym laptopie dzieje się bardzo dziwna rzecz po podłączeniu do HDMI. W tej chwili ekran jest połączony przez USB-C czyli jest połączony taki hub USB-C, i do, do huba jest dopiero połączony tutaj monitor HDMI. Problem jest na bezpośrednim podłączeniu, jeżeli chodzi o HDMI, do tego laptopa. To się nie działo na innych systemach. Nie działo się na Fedorze, nie działo się na na Ubuntu także. To się dzieje tylko tutaj. Może to jest wina debiana, może to jest, nie wiem, wina, de, de, znaczy depina, dipina, de w sensie pulpito albo ich pakietów, nie wiem, nie wnikam. Cała reszta nam tutaj pracuje. Nie mam tutaj za bardzo miejsca, żeby Wam pokazać, jak to, jak działa dotyk, znaczy w sensie z zewnątrz, ale musicie uwierzyć. No, myszkę daję tutaj i zaczynam się bawić z dotykiem w tej chwili. Dotyk, w tej chwili się bawię dotykiem. Jeżeli chodzi o konwertowalność, Odpalmy sobie tutaj na przykład, odpalmy sobie jeszcze dodatkowo jakiś program. W ten sposób, jeżeli chodzi o konwertowalność. Nie wiem, czy wspominałem, czy nie, ale konwer... znaczy jeżeli ja ten, ten, tego laptopa obrócę, tak, o 90 stopni, czyli jakbym on stał na boku, wiecie o co mi chodzi, to nie jest automatycznie przełączany ekran. Trzeba to teoretycznie zrobić samemu, tutaj w ustawieniach taka opcja istnieje. Sam on tego po prostu nie robi. Proszę bardzo, jest obrót, o tyle możemy sobie to obrócić. Natomiast na sam dotyk, tak jak mówię, pracuje tutaj jak najbardziej poprawnie. Dajmy sobie tutaj do tego, wybierzmy sobie drugą aplikację. Odpalmy sobie, nie wiem, kalkulator tutaj albo kalendarz, odpalmy sobie jeszcze edytor tekstu. Wrzućmy sobie menu do kompletu. Działa to bez problemu, jeżeli o to chodzi, nie? Natomiast, no, konwertowalność, to, to tak jak mówię, Deepin tego nie obsługuje. Ja widzicie, mogę sobie nawet tutaj ten rzeczy przestawiać, nie? Widać, proszę bardzo. Myszka cały czas jest, tak jak mówię, tutaj. Tu macie kursor myszy, żeby nie było. Odpalmy sobie kamerkę. Jak najbardziej nam tutaj temat działa, dzień dobry, dzień dobry, jedna, druga kamera działa bez problemu, się uruchamia. W porównaniu do tego, co się działo i na Fedorze, czy na przykład na, na Ubunciaku, obie kamery to jest kamera nad, y, znaczy koło tak? No, tak to wygląda. Jak najbardziej nam tutaj te dwie rzeczy y, dobrze ludzie sobie działają, więc naprawdę jest w porządku. Popatrzcie, proszę, ja wezmę sobie to, przesunę, tak? Dam sobie to tutaj, dam sobie tu. Nie ma najmniejszego problemu, co prawda nie ma tutaj gestów, przynajmniej, no, są, dobra, mam Notification Center, ale jakieś przesuwanie ekranu i tak dalej, to nie widzę, żeby to było. Tryb samolotowy w Wi-Fi jak najbardziej jest wykrywane. Nie jest wykrywany czytnik, jeżeli ten biometryczny od palca, po prostu nie, niestety nie jest. Cała reszta, no, zachowuje się jak widać, dźwięk działa, dźwięk działa bez najmniejszego problemu. Możemy sobie ustawienia dźwięku tutaj wziąć, wejście, wyjście. Jak najbardziej wszystko tutaj jest. Proszę, mikrofon tylny, przedni jakieś mikrofony są. Wyjście także, albo, albo puszczymy sobie na przykład potem po akademii, po albo słuchawkowe, ewentualnie speakery. Są trzy takie tutaj opcje. Jak nic nie robi, to mamy tutaj obciążenie, no, no trochę jest gorzej, 2,5%, nie, nawet nie, 2,7%, nie. Tu, tu grafika jest kiepska w tym sprzęcie, no, niest, no niestety, tak? Tak to wygląda w tym w tym. Dlatego powiedzmy ja sobie wezmę, wam teraz to menu tak. Proszę, bawimy się jedną rzeczą, bawimy się drugą rzeczą. Mogę sobie to ładnie tutaj ustawić, działa nam bez najmniejszego problemu. To pozdrawiam pana Krzysztofa, jak pan Krzysztof Szy... Nie pamiętam ksywki dokładnie, ale on mówił proszę mi pokazać z Linuxa, który dobrze działa z dotykiem. Proszę, proszę cię bardzo. Znaczy prawie dobrze, tak? No bo wiadomo, że konwertowalność tutaj nie działa, ale akurat to jest to, że nie obsługuje tego pulpit, nie? Reszta bez problemu można sobie tutaj ładnie, tematycznie popracować. Najbardziej możemy sobie tutaj popracować po prostu. Bez najmniejszego tego. Słuchajcie, kończymy. Myślę, że taki przeglądzik coś Wam powiedział o tym desktopie. Tak jak mówiłem, jest możliwość zainstalowania tego praktycznie w każdym pingwinie, który dostarcza takie rzeczy w repozytorze. Z tym jest spoko, no tylko no, no spoko, niestety spoko, spoko w sensie wyglądu, tak. W sensie zachowania też jest ok. Ale natomiast jeżeli chodzi no, o aktualizację i tak dalej, ze względu na brak mirrorów tutaj blisko gdzieś Europy i tak dalej no to to jest nieużywalne praktycznie. Poza tym większość rzeczy niestety sklepowych, czy tej AI i tak dalej, to wszystko wymaga rzeczy albo płatnych, albo ich chmury, więc no... No, no, to jest ten, ten duży minus, nie? Ale sam pulpit, sam jak widać, naprawdę jest po prostu spoko. Dobra, mam nadzieję, że filmik się spodobał. Trochę był przydługi, no, ale chciałem wam jak najwięcej rzeczy pokazać. Również tą kolaborację między dwoma kompaniami, która również sobie ładnie tutaj pracuje. pamiętajcie, działa to z Windowsem, więc można to sobie ładnie tematycznie ogarnąć. I co? Dzięki za wszystko, za oglądanie, łapkowanie i tak dalej, tak dalej. Również za wsparcie tego kanału, oczywiście. Podziękował wszystkim wspierającym Burle. Wielkie, wielkie dzięki. I co? Widzimy się w następnym filmie na kanale Śladinuca. Gorąco pozdrawiam, Bartek. Cześć.